Rusza 17. już edycja Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona. O tym, co czekać nas będzie w tym roku, porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, panem Jerzym Makselonem, dyrektorem Teatru Nowego w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, no właśnie, co w tym roku? No dużo, dużo. Jak co roku dużo. Myślę, że nasz festiwal na przestrzeni tych 17 lat przeszedł daleką drogę, ugruntowując swoją pozycję jako jednej z najważniejszych tego rodzaju imprez w kraju, w tym obszarze repertuarowym zwłaszcza. No i rozrósł się też ilościowo. No, nasz festiwal startował no, jako przegląd, kiedy w ciągu tygodnia co wieczór można było zobaczyć jedno przedstawienie. Potem mieliśmy okres, kiedy doszły do tego tak zwane małe formy, czyli monodramy, spektakle dwu-, trzyosobowe, które prezentowaliśmy na ogół w restauracji Impresja. Jeszcze raz, korzystając z okazji, Impresji za to dziękuję. No a teraz doszliśmy już do takiego momentu, kiedy właściwie codziennie mamy po dwa duże, pełno spektaklowe widowiska prezentowane na naszej scenie. No i w Kopalni Sztuki. Za co Kopalni Sztuki i Demeksowi, również korzystając z okazji, bardzo dziękuję. W tym roku 15 przedstawień, 13 konkursowych. Co będziemy mogli zobaczyć? No jak zwykle staraliśmy się stworzyć pewnego rodzaju panoramę tego, co najciekawsze w poprzednich dwóch, powiedzmy, sezonach wydarzyło się w tym obszarze repertuarowym, a przypominam, że prezentujemy inscenizację tekstów dramatów, ale już nie tylko dramatów, bo także adaptacji prozy, reportażu, opowieści, nawet scenariuszy filmowych. Ale ten materiał wyjściowy musiał powstać po roku 1989, jak mówi formuła naszego festiwalu stworzona przez Stanisława Bieniasza. Ja myślę, że ta formuła staje się z roku na rok coraz bardziej zasadna. Powiem szczerze, że kilka lat temu miałem wątpliwości, czy aby ta data, niewątpliwie bardzo ważna dla naszego kraju, czy aby ona nie została z lekka przeszacowana, jej znaczenie, jeżeli chodzi o konsekwencje dla całego świata. A wydarzenia ostatnich lat wskazują jakby na to, że bynajmniej, że istotnie wtedy zmieniło się znacznie więcej niż wówczas nam się wydawało i że konsekwencje do tego docierają do nas dzisiaj i prawdopodobnie będą docierały jeszcze w najbliższym czasie. Zaczynamy w sobotę pierwszy spektakl Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. I tutaj pewien aspekt zabłański, można powiedzieć, ponieważ za reżyserię tego spektaklu odpowiada Aleksandra Popławska. Tak jest. Ja może od razu wyjaśnię, że to nie z tego powodu zaprosiliśmy ten spektakl, aczkolwiek bardzo nas to cieszy i cieszy, jest to niewątpliwie okoliczność sprzyjająca. Ten spektakl znalazł się w programie naszego festiwalu no, ze względu na tekst. Jesteśmy festiwalem dramaturgii, tekst autorstwa Doroty Masłowskiej. Co prawda nie najświeższy, bo napisany już no, ładnych parę lat temu. Oczywiście mieści się w formule naszego festiwalu, jeżeli chodzi o czas powstania. No i nie jest to też jego realizacja prapremierowa. Zwykle takie spektakle staramy się pokazywać. Przedstawienia Agnieszki Glińskiej z Teatru Studio sprzed ładnych paru lat wtedy nam umknęło, nie udało się go zaprosić. A to jest pierwsza inscenizacja, pełna inscenizacja Masłowskiej, powstała w Krakowie. Tekst absolutnie nie stracił na aktualności, nabrał innych troszkę znaczeń, może i ciekawszych, i głębszych, bardziej uniwersalnych. Spektakl bardzo dobry, świetnie zagrany, no i tak jak pan powiedział, no wyszedł spod ręki Zabrzanki, co tym bardziej cieszy. Festiwal, czyli pewna forma konkursowa. Kto w tym roku będzie wybierać ten najlepszy spektakl? Najlepszy spektakl to wybiera u nas co roku publiczność, przyznając swoją nagrodę. Kiedyś było tak, że
publiczność przyznawała swoją nagrodę autorowi najlepszego tekstu, najlepszego utworu literackiego, no co wydawało nam się w pewnym momencie rozwiązaniem może nie najszczęśliwszym, z tego względu, że publiczność tak naprawdę niekoniecznie zna tekst. Mało kto przychodzi na tyle przygotowany, żeby przedtem przeczytać sobie dramat. Publiczność ogląda spektakl, czyli inscenizację tegoż tekstu. Więc wydało nam się rzeczą najwłaściwszą, żeby publiczność przyznawała swoją nagrodę najlepszemu przedstawieniu, bo to jest to, z czym obcuje. Tekst stanowi tylko jedną z warstw. Zresztą czasami, jak to dzisiaj w teatrze, to, co widzimy na scenie, dość mocno potrafi odbiegać od literackiego pierwowzoru. No i to był jakby ten podstawowy argument. A dalej, nagrody przyznawane są przez jury, no i to są te nagrody, obok nagrody publiczności, z pewnością najważniejsze. I jury w przypadku naszego festiwalu ma bardzo szerokie pole manewru. Mianowicie ma do dyspozycji określoną kwotę, którą może dysponować w miarę swobodnie w granicach regulaminu. A ten regulamin mówi, że jury może wybrać spośród obejrzanych spektakli to, co uważa za najlepsze w którymś z nich, czy w którychś z nich. W związku z czym mogą to być nagrody aktorskie i z reguły takie są. Może to być nagroda dla reżysera, może to być nagroda nawet zespołowa, może być nagroda za muzykę, scenografię itd., itd. I są nagrody i są wyróżnienia. No to taka drobna hierarchizacja tego wszystkiego. Ale od paru lat mamy również bardzo ciekawą rzecz, mianowicie werdykt jury młodych. To są młodzi pasjonaci teatru. Większość z nich ma już swoją, że tak powiem, historię, często związaną również z naszym teatrem. Obecnie są to już osoby, które uczestniczyły w naszym lecie w teatrze, swoją przygodę z teatrem zaczynały gdzieś tam wokół naszej placówki. Bywa, że są zaangażowane w amatorskim ruchu teatralnym. No i ci młodzi ludzie również mają do dyspozycji jakąś pulę środków i wybierają znowuż to, co według nich najbardziej godne nagrodzenia. I co ciekawe, bardzo fajnie jest porównywać te dwa werdykty. Werdykt jury dorosłego, profesjonalnego, a w tym roku mamy to jury bardzo profesjonalne, zresztą właściwie jak zawsze, z tym, co najbardziej spodobało się młodym ludziom. Bywa tak, że te werdykty są prawie jednogłośne, ale bywa też tak, że wchodzą w dosyć ostrą polemikę, a jury młodych ma jeszcze to do siebie, i to jest bardzo fajne, że w sposób błyskotliwy, zwięzły, czasami dosadny, uzasadnia, dlaczego taka, a nie inna była jego decyzja, i czasami są to takie uzasadnienia właśnie ładnie polemiczne w stosunku do tego, co orzekło jury dorosłe. To jeszcze tylko przypomnijmy, kto w tym dorosłym jury się znajdzie w tym roku. Będziemy mieli jednego debiutanta, ale może o nim na końcu, i będziemy mieli, no nie powiem weterana, bo weteranem pewnie można by nazwać Jacka Sieradzkiego, który przez wiele, wiele lat przewodniczył naszemu jury. W tym roku taką rolę, taką funkcję, aczkolwiek o tym, kto będzie przewodniczył jury, decydują sami jury, jurorowie podczas swojego pierwszego spotkania. W każdym razie po raz trzeci w naszym jury zasiądzie Lech Raczak, no legenda polskiego teatru, niegdyś awangardowego, kontestującego, współzałożyciela i potem przez wiele lat szefa Teatru Ósmego Dnia, potem wieloletniego dyrektora Festiwalu Malta w Poznaniu, potem dyrektora teatrów, znakomitego reżysera, aktywnego do dziś. Obok Lecha Raczaka będziemy mieli Łukasza Drewniaka, znakomitego krytyka, według mnie jednego z tych, którzy dziś najbardziej kompetentnie
najrzetelniej i najbardziej wnikliwie piszą o tym, co dzieje się w teatrze. I tutaj mamy jakby takie dwa spojrzenia pokoleniowe, bo panów dzieli, no nie będę mówił o różnicy wieku, ale pewna różnica teatralnego doświadczenia. No i do tego dokooptowaliśmy, do tego składu przedstawiciela, powiedzmy, tego pokolenia najmłodszego, najbardziej kojarzonego z teatrem bardzo nowoczesnym, społecznie zaangażowanym, no, z taką awangardą dnia dzisiejszego, mam na myśli Sebastiana Majewskiego, czyli do niedawna dyrektora artystycznego Teatru Jaracza w Łodzi, wcześniej zastępcę Jana Klaty do spraw artystycznych właśnie w Starym Teatrze w Krakowie, a jeszcze wcześniej wicedyrektora do spraw artystycznych Teatru Szaniawskiego w Wałbrzychu, czyli tej sceny, która ze względu na swój charakter, ze względu na zainteresowania, no właściwie co roku gościła na naszym festiwalu, no bo zajmuje się z wielkimi sukcesami tym właśnie obszarem repertuarowym. Na początku naszej rozmowy wspomniał Pan, że festiwal to mnogość przedstawień, w związku z tym różne miejsca, w których te spektakle będzie można zobaczyć. No i tutaj chyba warto powiedzieć, że jako organizatorzy zadbali Państwo o wszystkich tych, którzy chcieliby te spektakle zobaczyć wszystkie, a nie posiadają na przykład samochodu. Tak, to nie pierwszy raz, ale w tym roku mam nadzieję, że będzie to działało w sposób absolutnie bezkolizyjny. Dzięki współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego będziemy mogli zapewnić transport pomiędzy teatrem i halą na Hagera. I odwrotnie. Spektakle są poukładane tak, że jest ta nie za długa, ale wystarczająco długa chwila na to, żeby się przemieścić, odetchnąć może przez momencik i obejrzeć dwa spektakle w ciągu dnia. No niestety nie da się tego połączyć z obejrzeniem wszystkich czy z uczestniczeniem we wszystkich imprezach towarzyszących, których jak co roku też jest sporo. No i tutaj już takiej pełnej koordynacji zrobić się nie dało, tu trzeba będzie wybierać, ale ja myślę, że to też jest jakaś taka właściwość charakterystyczna festiwalu, że mało, że trzeba się nabiegać, no to jeszcze trzeba dokonywać wyborów. Trudnych, nierzadko. Bywa, że trudnych. No właśnie, o tych imprezach towarzyszących jeszcze na koniec chciałem chwilkę porozmawiać, ponieważ są to imprezy zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych już dojrzałych widzów. To, na co chyba w szczególności trzeba zwrócić uwagę, to tegoroczny występ w ramach Teatroteki. Tak, przeglądy spektakli teatru, telewizji to taka tradycja tego festiwalu od wielu, wielu lat. Nie pamiętam, czy od samego początku, ale na pewno od bardzo dawna. Był taki czas, kiedy prezentowaliśmy filmy nagrodzone na Krakowskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Natomiast za sprawą aktywności Teatroteki, która rejestruje, produkuje niezwykle interesujące przedstawienia, właśnie oparte na najnowszej dramaturgii z udziałem, czy też wychodzą te spektakle spod ręki młodych, ale już bardzo dobrze, co najmniej zapowiadających się reżyserów. To spowodowało, że zdecydowaliśmy się na ten kierunek i rzeczywiście spektakle, które Teatroteka nam udostępnia, są szalenie interesujące, bardzo często prapremierowe, no i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o ten przedział wiekowy naszych odbiorców, to niezwykle mnie cieszy to, że poza smykami, którym przedstawiamy od wielu lat rzeczywistość za pomocą czytania bajek i małych form teatralnych, dramatycznych, coraz szerzej angażują się w nasz festiwal seniorzy. Już nie tylko jako widzowie, ale w tym roku także no, jako
uczestnicy, aktorzy, realizatorzy przedstawień. W zeszłym roku w naszym teatrze prowadziliśmy taki cykl skierowany, taki program skierowany dla seniorów. To się nazywało Bezpieczny Senior. Zajmowaliśmy się tam różnymi rzeczami, ale jedną z form działalności była właśnie praca o charakterze warsztatów teatralnych i przygotowania spektaklu. Zresztą pani Danuta Mazur, zaprzyjaźniona z nami i jako dyrektor szkoły, i jako reżyser teatralny, prowadzi taką grupę. Tym zajmował się również niegdyś, do niedawna, nasz pracownik Bartek Latoszek. Więc te nasze kontakty z seniorami są coraz bardziej intensywne. No i coraz bardziej chyba pobudzają ich do aktywności w tym obszarze, co niezwykle cieszy. Nie pozostaje nam już chyba nic innego, jak tylko zaprosić na tegoroczny festiwal. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Na większość spektakli biletów niestety już nie ma. Na kilka jeszcze są, ale chciałbym powiedzieć i chciałbym zachęcić Państwa, zwłaszcza tych najbardziej zaciekłych teatromanów, do tego, żeby nie rezygnować nawet w tych przypadkach, kiedy wydaje się w tej chwili, że biletów już nie ma, ponieważ zawsze zdarza się tak, że ktoś rezygnuje mimo rezerwacji. A poza tym mamy takich pracowników kilkoro w dziale organizacji widowni, którzy potrafią dokonywać cudów i nawet kiedy miejsc już nie ma, to po wykupieniu wejściówki zwykle udaje się gdzieś tam jeszcze na jakieś poduszce przysiąść, co też bywa bardzo interesującą formą odbioru spektakli festiwalowych. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę, Państwu za uwagę i zapraszamy na festiwal. Do zobaczenia. Do zobaczenia.